celu ponownego wykorzystania do celów produkcyjnych resztek gumy ze zużytych opon należy je usunąć z opony i ponownie zwulkanizować. Najpierw opona jest poddawana tak zwanemu szorstkowaniu. Za pomocą specjalnego ostrza resztki starego bieżnika są oddzielane od opasania zewnętrznego obracającej się opony. Powstałe w ten sposób skrawki są następnie skrupulatnie zbierane i oczyszczane. Wszelkie pozostałości metalu zawartego w gumie są usuwane za pomocą magnesów, a zanieczyszczenia mineralne są odfiltrowywane. Następnie skrawki są proszkowane. Na kolejnym etapie cząstki gumy są aktywowane podczas specjalnego procesu, a związki siarki, które wciąż znajdują się w tych cząstkach, są rozbijane. Następnie guma jest poddawana obróbce mechanicznej. W tym celu guma jest rozpylana równomiernie na pasie transmisyjnym, a specjalne rolki walcujące prasują gumę pod bardzo wysokim ciśnieniem. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia czynna warstwy gumy, a ogniwa łańcuchów cząsteczkowych zostają rozerwane. Odzyskana w ten sposób guma nosi nazwę recyklatu. Podczas procesu walcowania recyklat rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Jednak zanim będzie można poddać go dalszej obróbce, cząsteczki są wyrzucane do góry za pomocą wibracji i schładzane zimnym powietrzem. Zrecyklingowaną w ten sposób gumę można teraz pakować. Dzięki bardzo ścisłej kontroli jakości wszystkie partie produkcyjne są wolne od wszelkich zanieczyszczeń, a sam proces przebiega bez zakłóceń i przestojów. Po pozytywnym przejściu testu jakości, wysokogatunkowa surowa guma jest dodawana do mieszanki gumowej i ponownie wykorzystywana w produkcji opon. Dzięki temu oszczędzamy cenne zasoby naturalne i chronimy środowisko.